jakoś nikomu nie przeszkadza w świecie, gdy jesteś na różnych kontynentach świata, a dowiedzą się, że jesteś z tego narodu, co Jan Paweł II. Aha, to on nas lekceważył, bo był sam Polakiem, tak? Nie ma możliwości takiej dla chrześcijanina. Nie ma takiej możliwości dla chrześcijanina. Sam mówił choćby w przemówieniu w UNESCO o swoim doświadczeniu w historii ojczyzny. Z moim narastającym doświadczeniem wartości narodu nie byłem wcale obcy ludziom, których spotykałem. Wręcz przeciwnie, pisałem. Mówił wtedy. Doświadczenie mojej ojczyzny bardzo mi ułatwiało spotkanie z ludźmi i narodami na wszystkich kontynentach. I to bardzo egzotyczne. Plemiona, narody spotykałem i potwierdzali tylko to. To jest ten, który nas rozumiał. Pierwszy w naszym narodzie. Choćby w sanktuarium Guadalupe. Wszystkie biskupy poszły do ołtarza głównego, a on na balkon, gdzie jak był czas niewolnictwa, dostawał taki ministrant, który pokazywał, co się dzieje w środku niebogłośników. Nie? Czy jest na którym etapie, czy na tamtym etapie są. I on tam poszedł prawie mszę. To mu pamiętają to jako największe wyróżnienie kogo? A tych właśnie pogardzanych przez tych nadętych, durnych Hiszpanów. On tam poszedł na balkon i tam się odprawiał, a wszystkie biskupy siedziały przy ołtarzu głównym. Tam się odprawiały razem z nim. Prosty gest, nie? Prosty gest. Rozumiał niewolników. Rozumiał pogardzanych. W żadnym stopniu nie pozwalał na to, żeby był ktoś w ten sposób odpychał. Jego orędzie o miłości narodów wszędzie tu mówił. W Afryce, w Ameryce Południowej, w Azji. Zachęcam. Doceniajcie bogactwo swojej kultury. Kochajcie swój naród. Moi drodzy, ja do patriotyzmu jak do każdej miłości musi się dojrzewać. Mam takich, którzy bardzo łatwo decydują się na wypowiedzenie słów miłości. Ale nie mają żadnego pojęcia, czy miłość jest. Bo miłość to nie pluszowy miś, ani kwiaty, ani diabeł rogaty. Bo miłość to nie jeden płacz, a drugi po nim skacze. Piosenka jednego z moich zespołów młodzieżowych. Miłość to coś więcej. I gadanie na temat dialogu, gdy dialogu nie ma. Gadanie o pojednaniu tego kompletnie się nie przygotowuje. To nie jest przygotowanie do patriotyzmu. To nie jest przygotowanie do patriotyzmu, do którego trzeba wychowywać każde kolejne pokolenie. Ukazując co? Wszystko, co piękne w tym narodzie. Aby się zachwycili. Co kochasz w tym narodzie? Butę? Siłę? Chrześcijanie? Który mówi, stłuczcie i będziecie silniejsi? Ważniejsi? To jest chrześcijaństwo. W telewizji rosyjskiej na Kolymie mam wydanie. Zapytali mnie, co myślę o wojnie na Krymie. Głupia sytuacja, nie? Rosjanie. Jeszcze mnie tam w tym studio rozwalał. Ale nie z lęku, tylko z przekonaniem powiedziałem, tak jak powiedziałem. Jeżdżę na Ukrainie często. Byłem na pogrzebie Ukraińca, który broni Ukrainy i stabilności. Widziałem też pogrzeb człowieka, który zginął jako separatysta.
I powiem wam, tak mówiłem w tej telewizji, oba pogrzeby były niepotrzebne. I nikt nie ma racji, kto atakuje, kto niszczy. Nie, ten, który zginął z tych pierwszych, to on bronił, musiał bronić. Bo mam też te wartości, które chcę ocenić, ocalić. Muszę się bronić. To nie jest wojna. To jest samoobrona. Mniejsze rozróżnienia prawne. Miłość dobrze to rozumie. Bo jak mnie zaatakuje kobieta z nożem w ręku, to się muszę bronić, tak? To nie jest atak na kobietę. Ani nienawiść do niej. Ale na pewno nie mam prawa kogokolwiek atakować. Nacjonalizm nie może być mało patriotyczny. Bo inaczej staje się karykaturą tego wszystkiego, co stanowi. Kanclerz Bernard ze szkoły filozoficznej Chartres, XII wiek. Stawiał przed ówczesną młodzieżą zadanie studiowania historii i myśli ojczystej. Pisał: jesteśmy jak gdyby karłami, którzy wspięli się na ramiona olbrzymów, aby mogli więcej i dalej od nich widzieć, i to bynajmniej nie dzięki bystrości własnego wzroku ani wzrostowi ciała, lecz dlatego, że wznosi ich wyższa wielkość olbrzymów. 75 lat. A my nie możemy wspólnego listu wydać? Chrześcijanie? Czyśmy się czegokolwiek nauczyli? I ciągle powtarzamy te same bzdury? Nie, siekier nie oszczymy. Ale powtarzamy te same hasła? Może najwyższy czas, żeby dorosnąć do... Tomasz Szapiny, święty, mówił o patriotyzmie jako o cnocie społecznej, która pozwoli nam spojrzeć na innych, na wszystkich z miłością. Dziękuję.